Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, przez jednych ulubiona, przez innych znienawidzona. Właściwie wszystko, co dzisiaj jest bardzo takie żywe i ma ten taki efekt też takiego elementu dzisiejszego. I przeżyliśmy i mały hejcik, i mały lajcik, więc wszystko idzie ku dobremu. Ja nie chcę przedłużać dłużej, bo cenię wasz czas, cenię też i tą taką możliwość, że więcej ja chciałbym ewentualnie usłyszeć od państwa i to, co nam się udało zrobić dla rynku startupowego, będzie za naszymi plecami, ewentualnie w trakcie samego panelu będziemy mogli do tego się odnosić. Dlatego moja propozycja jest taka, żebyśmy przeszli w miarę sprawnie i zaprosili naszych drogich gości, bo myślę, że oni mogą mieć więcej do powiedzenia nawet niż ja, jako taki realny przykład tego wpływu na środowisko startupów. Super, to w takim razie zaproszę jednak wszystkich. Mariusz Turski, Paweł Ciesielski, Marcin Kowalik. Panowie, zapraszam. Może zacznijmy od przedstawienia, tak? Mariuszu, możesz powiedzieć parę słów o sobie i co reprezentujesz, kogo reprezentujesz w chwili obecną? Okej. Ja w 2004 roku otworzyłem razem z dwoma kolegami taką instytucję, która się nazywa Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości. Później po paru latach otworzyliśmy fundusz inwestycyjny AIP Seed Capital. I później, gdzieś tak od 2011, prowadzimy sieć Business Linków w Polsce. Czyli AIP, Business Linki i Seed Capital. Super. Pan dyrektor? Tak, Michał Bańka, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. A od 2009 roku wspierający startupy. Efekty, no to jest blisko 70 funduszy seedowych, ponad 1000 inwestycji, kilka produktów ciekawych, instrumentów finansowych wprost dedykowanych dla startupów. No i programujący i taki bardzo taki wspierający startupy pod nową perspektywę. Okej. Marcinie? Cześć, Marcin Kowalik. W czasach studenckich pomagałem budować inkubatory w Warszawie. Pamiętam, jak tworzyłem inkubator na Politechnice Warszawskiej, to musiałem przejść po podpisy taką drogę jak z Warszawy do Kapsztadu i z powrotem. To pamiętam, miałem tyle pieczątek, a na SGGW mam taką nawet kartkę, na której mam 11 pieczątek, żeby dostać zgodę na otworzenie inkubatora, więc to tam kiedyś było. Wyprowadziłem się w 2009 w ogóle do Gdańska. Zarządzam w tej chwili już trzecim funduszem w twojej historii. Pierwszy to był Gemstone. Taka największa chyba inwestycja to jest spółka, która jest współoperatorem systemu Viatol w Polsce. Drugi fundusz to jest Black Press Investments, tutaj realizowany wraz z Sparpem. Ostatnio gdzieś tam wyszliśmy z Evertapa między innymi. I trzeci fundusz to jest Bridge Alpha wraz z NCBIR-em, który się skupia na środkach B plus R. No chyba tyle. Okej. Okay. Last but not least. Cześć, Paweł Ciesielski, reprezentuję fundusz Hard Gamma Ventures. Kilka osób, to kilka twarzy widzę znajomych, że znamy się z wcześniejszych relacji i nawet inwestycji. Hard Gamma Venture jest małym, prywatnym funduszem inwestycyjnym, który inwestuje od kilku ładnych lat w fundusze. Ja dołączyłem do zespołu w tym roku, natomiast wcześniej byłem w Asseco Corporate Venture, natomiast żałuję, że tu nie ma Krzyśka, który jest głównym motorem, Krzysiek Kowalczyk, który akurat jest za oceanem i próbuje sprzedawać spółki, które są w naszym portfelu. Natomiast tutaj tak jeszcze w kilku słowach, udało nam się też zrobić inicjatywę Hard Gamma Rebels, coś w rodzaju tego, co tutaj Google nam proponuje. No niestety byliśmy być może trochę wcześniej, za wcześnie na rynku i to nie do końca nam wyszło, no ale pionierów poznaje się po szczawach, w plecach, nie rezygnujemy, będziemy dalej współpracować. Tak, pionierzy mają podgórkę i tak samo jak parę innych osób na rynku, myślę, że mogę stwierdzić, że ci, którzy są pierwsi, zazwyczaj dostają najwięcej po głowie. Ci, którzy przychodzą na ich, tańczą na ich trupach, mają już trochę lepiej. Dobrze, panowie, Michał pewno będzie chciał powiedzieć o tym, że Parpo widzi świetnie, wy będziecie chcieli potwierdzić, a pewnie niektóre osoby na sali powiedzą, że jest wręcz przeciwnie i odwrotnie. To najpierw zacznijmy od tego przyjemniejszego elementu. Co się udało zrobić Parpowi pod kątem liczby? Na razie weźmy taką metrykę. Powiedziałeś o 1000 inwestycji, tak? Dobrze pamiętam? Tak. Tak jak widzą państwo na slajdzie po lewej i po prawej stronie, zależy kto, jaką ma możliwość tutaj percepcji. Sam środek myślę, że jest jednym z najistotniejszych tych elementów. Skupię się najpierw o takich rzeczy twardych. No, tutaj mówimy o tych liczbach, to jest ponad tych 70 funduszy seedowych, które wsparliśmy. Sam początek, bo gdzieś był ten początek, to był ten 2006 rok. Ja mieszam w tym od 2009 roku, ale to było tych pierwszych 6 funduszy, no można powiedzieć nawet, że venture, które stanęły taką podstawą do doświadczeń, czy to pod KFK, czy
podparto to, co robiło Nowej Perspektywie. Zaczęliśmy od 6, skończyliśmy na 70, a efekt tej pracy to jest to, przesuwając się lekko w prawo, to jest te 1000 startupów, które zostało wykonane właśnie dzięki takim funduszom, którą część jest na tej sali, ale też i siedzi akurat za tym biurkiem. No to jest jedna taka nasza silna noga, którą możemy spokojnie ją prezentować. Druga rzecz jest mega istotna w zakresie też wspierania sieci aniołów biznesu. Bo jak sobie dodamy tak naprawdę inwestycje, to co się wydarza, to same podejście i gdyby nie większości tych środków byłoby trudno na rynku polskim. Dlatego też wspieramy sieć aniołów biznesu i co jest też istotne, że mamy też tak samo ofertę i to, co zrobiliśmy pilotażem, że są też takie spółki, które nie chcą się dzielić udziałami czy nie chcą się dzielić swoimi akcjami. Dlatego też wprowadziliśmy instrument finansowy oparty na długu i ten dług jest oparty na spółce, a nie na jakichś tam twardych zabezpieczeniach dla startupów, więc poczynając od twardych instrumentów, a kończąc na slajdzie na samej górze macie taką ikonkę, która przedstawia edukację. Właściwie mogłem powiedzieć, że powinienem od tego zacząć, bo to, co ja teraz tutaj robię, to co robi Aula to, co pokazuje Google, jest tak naprawdę edukacją. Dostrzegliśmy ten niezwykle istotny element, bo tego tak naprawdę wszystko się zaczyna. I ostatnie lata bardzo ściśle staraliśmy się współpracować i na rzecz rynku startupowego, prowadząc specjalnie dedykowane strony internetowe, prowadząc dużo też i webinarów, jakichś seminarii, konferencji, które miały na celu tak naprawdę pomoc startupom w zakresie ich rozwoju. Okej. To teraz pytanie do pozostałych panów. Jak oceniacie swoje perspektywy? To, co otrzymaliście od PARP-u w postaci środków finansowych, to głównie PARP na wczesne czasy, teraz jest już lepiej, teraz jest więcej, bo wszyscy uczymy się, tak? I PARP po kolejnych rundach, czy to są 3 jedynki, czy 8 jedynki, które się w tym roku chyba już kończą. Zawsze następuje jakaś ewaluacja, były jakieś potknięcia, było robienie tego lepiej. Jak oceniacie, co jest dobrego na chwilę obecną w tym, co wy robicie ze wsparcia PARP-u? Ja zacznę. Po pierwsze chciałem powiedzieć, że PARP w swoich narzędziach też ewaluował i one miały ten rozwój polegał na tym, że ten instrument na początku, ten, z którego my korzystaliśmy, czyli 3 jedynka, była na początku praktycznie w 100% finansowana przez PARP, czyli my jako operator praktycznie nie dokładaliśmy nic do tych inwestycji. W drugim rozdaniu już trzeba było dołożyć, czyli my dokładaliśmy, stawaliśmy się też inwestorem aktywnym, bo musieliśmy dołożyć, no na portfelu też było, nie wiem, 1,5 miliona, a w tej trzeciej perspektywie PARP zakłada, że to będzie w ogóle instrument zwrotny, czyli w ogóle jeszcze inaczej rozliczany. I z tej perspektywy patrzę na to, że właśnie PARP fajnie edukował rynek, czyli również takich partnerów jak my, że te inwestycje, to nie jest tylko tak, że coś dostajemy, ale też jeszcze musimy dołożyć, a jeszcze mało tego musimy na tym zarobić. W związku z tym no to pomogło wykreować rynek. Jeśli chodzi o nas i nasz model, my zaczynaliśmy w takim podejściu, w ogóle też byliśmy chyba jednym z pionierów, który dostał tą pierwszą 3 jedynkę na inwestowanie w startupy i tam były takie założenia, że trzeba inwestować za 49% 800 tysięcy złotych. Po kolei wszystkie fundusze tak robiły, bez tam żadnych wycen, po prostu tak się inwestowało. My w pewnym momencie poszliśmy po rozum do głowy, mówimy nie, no tak nie możemy wszystkim po tyle samo, bo to się w ogóle nie trzyma kupy. Więc wymyśliliśmy model, w którym, który nam się zresztą jako funduszowi opłacał, czyli taki, w którym inwestujemy 100 tysięcy, zawsze 100 tysięcy i obejmując zawsze 15% udziału w spółce. Przez to chcieliśmy osiągnąć efekt skali, efekt taki, który wiedzieliśmy i patrzyliśmy na fundusze w Stanach, gdzieś na świecie, że założenia są takie, że fundusz zwykle ma sukces z firm około 10, maksymalnie 20%. Reszta firm albo pada, albo po prostu nie da się z nich wyjść, czyli są
pieniędzmi straconymi. Czyli 10-20% to są tylko firmy sukcesu, ale również na portfelu zdarza się, że trafia się tak zwane unicorny, które rosną razy 100, nawet gdzieś na zachodzie nawet razy 1000. Tak? Więc nam ta statystyka też się gdzieś zaczęła sprawdzać, czyli zobaczyliśmy, że rzeczywiście możemy trafiać na firmy, które mogą być unicornami, takie mamy w portfelu. Pierwszym mieliśmy taką spółkę Glove, która nie jest w ogóle związana z internetem, jest to chusteczka do demakijażu, ale dziewczyny sprzedają to. Były na OI, nawet prezentowały się. Już. Przyniosły, rozdały część. Tak, i to jest teraz w grudniu wchodzą do sieci DM w Niemczech, 1700 sklepów. Po prostu każdego miesiąca to są miliony zysków już dla tej spółki. To jest naprawdę gigantyczny rozwój, super spółka. I teraz mamy taką spółkę Soti z kolei, która to jest herbata zielona, którą biorą liście z Gyakuro z Japonii, zaparzają na Tajwanie i sprzedają w całej Europie, już też wychodzą na inne jeszcze kraje i to też razy 4 co miesiąc rośnie, nie, o 400%. Czyli nieinternetowe projekty idą lepiej, zdecydowanie. No i takie internetowe też mamy, przykład już sukcesu, taki, gdzie my już się skeszowaliśmy, to kupony.pl, które sprzedaliśmy razy 10 to, co włożyliśmy. I to też dlatego, że inwestor wymógł na nas sprzedaż, bo generalnie chcieliśmy być dalej w tej spółce, bo ona cały czas rośnie. Czyli w każdej branży gdzieś mam jakieś sukcesy, ale z mojej perspektywy ja patrzę na to w ten sposób, że rzeczywiście produkty takie fizyczne, może nie to, że lepiej się sprzedają, czy lepiej mogą być, mogą być po prostu bardzo szybko też skalowalne, tak samo jak internet, a w gruncie rzeczy okazuje się, że jest naprawdę łatwiej, wydaje mi się, nawet zrobić biznes na przykład zielonej herbacie, niż na kolejnej aplikacji. Ale nie chciałbym za dużo mówić. Na kolejnym sesie, okej. Okay. Marcin, pytanie do ciebie. Mariusz powiedział, że przyjęli strategię, ja bym to nazwał... Kałasznikowa, tak? Ja bym to określił trochę inaczej, że po prostu, wiesz, spray and spray, tak? Może się uda, tak? Stuwa. Pytanie, za stówę da się zrobić podmiot, który będzie efektywnie rósł na rynku polskim, 100 tysięcy złotych? Pytanie jest o tyle niezręczne, że pomagałem im współtworzyć tą strategię parę lat temu. Oj. Ale uwzględniając jakby wszystkie realia, tak? Jakby na takiej organizacji jak AIP, jakby takich zasobów i takich operacji i takiego teamu, to jest jedyna strategia. Tak kompletnie obiektywnie, szczerze mówiąc, tak? Bo to trzeba uwzględnić. Inna sprawa jest taka, że my przyjęliśmy zupełnie inną strategię. No właśnie, czyli jak to wygląda u was w Black Persons obecnie? U nas kluczem są operacje. Oczywiście są wyjątki. Co to znaczy operations? Czyli angażujemy się operacyjnie w spółki. Czyli angażujemy się faktycznie operacyjnie w spółki. Dajecie w związku z tym mniej kasy, a więcej angażujecie się? Nie. Czyli to jest wartość dodana. Nie. Co więcej, nawet jeżeli nasi ludzie pracują, to my ich dalej finansujemy. Bo w to wierzymy. Ja zresztą nie oszukam, jak powiem, że na razie największe pieniądze, jakie zrobiłem, to sprzedałem spółkę z obszaru inteligentnego systemu transportu, tą spółkę operatora też Viatola, gdzieś tam był Robocamp, etc. i tam parę innych wyjść, wszystko prywatne. I do dzisiaj pieniądz publiczny mnie jeszcze do końca nie przekonał, że robi lepszy lewar. I to jest prawda, i to jest jakby szczera opinia. Kasa z PARP-u na razie. I druga rzecz, my staraliśmy się jak najbardziej ten pieniądz publiczny zmieszać z prywatnym, więc my zrobiliśmy, jak dobrze pamiętam, 12 900, z czego 9,5 z PARP-u. Czyli dołożyliśmy 3 prywatnego. Staraliśmy się jak najwięcej angażować koinwestorów branżowych. Operujemy w milionach złotych cały czas. Operujemy, tak. Jak najwięcej staraliśmy się angażować koinwestorów branżowych różnej maści, żeby dawali wiedzę, chęć, ekspansję, kontakty, relacje. W 17 inwestorach w 15 inwestycjach mamy. Więc jakby to, koinwestorów, tak? 17 koinwestorów w 15 inwestycjach. Oczywiście są wyjątki, które potwierdzają regułę i tutaj wszystkich zaskoczę, EveryTap jest wyjątkiem, który potwierdza regułę. Nie znamy się na internecie, nie znamy się na takich rzeczach, nie znamy się na e-commerce. Zrobiliśmy to, bo nas Michał Jaskulski przekonał i przekonał nas Steam, z którym pracowaliśmy 4 miesiące i Jarek Pilarczyk, mój partner biznesowy, taki w zasadzie CTO ze spółki z Katowic, z technologicznej spółki, powiedział, że Marcin, musimy to zrobić, nie? Ja zamknąłem oczy z Aleksem i zrobiliśmy.
Także ślepej kurze się trafiło ziarno, można tak powiedzieć. TVN łyknął, czyli to raczej jest dobra inwestycja. I dalej się spółka będzie rozwijała i będzie pracowała jakby też na naszą rozpoznawalność. My też robimy biznesy nieinternetowe. Teraz takim chyba moim czarnym koniem, być może hitem, to są domy modułowe. Możecie gdzieś tam zobaczyć w ogóle. Budujemy domy w fabryce, składamy je na tira, wieziemy je tirami i w 14 dni montujemy na miejscu. Czyli kolejny pomysł na to, żeby z internetu jednak wychodzić, bo tam kasy nie ma. I to są domy pasywne, ekologiczne, etc., nowoczesne, zarządzane. No w ogóle wow. Jaki koszt jest takiego domu? 100 metrów powiedzmy chciałem postawić. Więc co, dokładnych jakby parametrów nie znam, ale jak porównywaliśmy na 150 metrach kwadratowych, wychodzi 66 tysięcy taniej w koszcie budowy, nie uwzględniając czasu, zaangażowania, czyli jakby tych odsetek i tak dalej, jeżeli byśmy uwzględnili, że kapitał pracujący w czasie i koszt budowy, plus do tego w eksploatacji w ciągu 20 lat jest tańszy o 40%. Więc jakby to jest sporo, to jest naprawdę sporo. Ciągle jakby rozwijamy tą technologię. Teraz pracujemy nad projektem w zasadzie takim eksperymentalnym, bo chcemy postawić, znaczy w zasadzie już zaprojektowaliśmy i teraz budujemy prototyp domu socjalnego 25 metrów dla imigrantów. Walczymy o kontrakt 600 domów dla imigrantów, także na tym też próbujemy zarobić. Ktoś ostatnio mi dzisiaj... Chcecie ściągnąć imigrantów do Polski? Jak nie, miło? Nie, my chcemy wyeksportować. Ach, tych, którzy są w Niemczech na przykład. Oczywiście, rozumiem. Oczywiście. Chłonny rynek. Ogromny rynek i ogromne wyzwanie, a taki dom wrzucamy na tira, jedzie, proszę bardzo, stawiacie i co więcej, można go przemieszczać. To jest bardzo fajne. W ślad za imigrantami. Na przykład. Ale wyobraźmy sobie taką rzecz bardziej praktyczną, czyli budujemy dom dwupoziomowy, bo mieszkamy z trójką dzieci. Dzieci się wyprowadzają, zajmujemy trzy moduły z góry, bo już nam się nie chce chodzić po schodach. Robimy startup w garażu. Sprzedajemy te trzy moduły dalej komuś i sami sobie mieszkamy na starość. Tańsze, nie potrzeba nam przestrzeni, etc. Jakby takie już jakby w tym kierunku idzie w ogóle budownictwo. Z takim z jednym z projektów mamy w tej chwili już 7 milionów sprzedaży od początku roku, 4 realizacje skończone, 6 w toku. Austria, Niemcy, 4 w Polsce i teraz kolejny kraj to Szwecja. Więc jakby, tam, gdzie są uchodźcy. No tam, gdzie są uchodźcy, dokładnie. Dokładnie. Jest duże zainteresowanie. Ale jeszcze jakby pan, tak żeby jakby nie słodzić tak, do końca Michałowi, bo ja jestem już po zakończeniu. Czekam na to właśnie. Bo jestem po zakończeniu. My już akurat rozliczyliśmy 3-1, więc tak już. Mariusz zawsze też. Można wrócić do papierów, zawsze. Ile trzeba trzymać, panie dyrektorze, papiery? 5 lat, 7? Ja oddam swój. Ale, znaczy powiem tak, to jest w ten sposób, że faktycznie jakby tutaj Michał z zespołem robią wszystko, ale to się korkuje, tak? To się jakby gdzieś tam zapycha, to jest niezależne, a w biznesie się liczy czas. Liczy się czas i czas jest najważniejszy, więc ja bym przyjąłem u nas w funduszu strategię taką, że mnie nie interesują dokumenty, papiery, etc. Zróbcie, my robimy biznes. I pamiętam, takie było spotkanie, że przyjechał zespół z Parpu i pyta się mnie na kolacji w Gdańsku, jak tam Marcin, wypełniłeś shrimpa? A ja, że co? nie wiem do dzisiaj, co to jest, nie widziałem na oczy. I myślę, że to jest takie podzielenie zespołu w funduszu, że jest zespół, który korowo się zderza z wyzwaniem, z zespołem nad biznesem i zapomina w pewnym sensie o nomenklaturze unijnej, biurokratycznej, a z drugiej strony jest zespół, który jakby stara się czyścić i filtrować, to jest, myślę, że chyba jedyna efektywna na każde środki publiczne. Mam też doświadczenie w tej chwili z NCBR-u i niestety jakby we wszystkim, i to nie jest zła wola, tak? To jest system. Zły, wrogi system narzucony gdzieś z Komisji Europejskiej i tak dalej, ale to jest chyba jedyna droga, żeby zbudować fundusz i zespół, który myśli o biznesie, zapomina po prostu o biurokracji, jest zespół, który myśli o biurokracji. To trzeba rozdzielić. Inaczej to moim zdaniem jakby te fundusze i te rzeczy się nie udadzą, bo to się korkuje, tak? I jakby zapominamy, że znika nam moment biznesowy. Ja pamiętam, jak zaczynaliśmy i stawialiśmy spółkę pod Viatola. Wyobraźcie sobie, że to był przed 2011-2013, ja zarządzałem spółką, w której było 300 osób. I to był teraz, tu moment, tak? My rzuciliśmy tam 200 tysięcy, bo tu teraz startował system Viatol. Nie było, był moment przetarg. W lutym nam powiedzieli, że w czerwcu jest rampa w systemu, system ogólnopolski, wszystkie 36 punktów granicznych. Wiecie, mieliśmy taką historię, że stało nam 1000 tirów na granicy, błękitny 24, my koleżanki, hostessy, bigos i toje. I nikt się nie odezwał do błękitnego. Więc jakby, ale to liczy się moment, tu i teraz. I jeżeli jakby mają się te biznesy i te instrumenty mają wspierać, to musi być taka filozofia, że działamy tu i teraz, bo biznes nie śpi i nie lubi jakby, żeby czas płynął. Dobra,
To w takim razie, Pawle, powiedz mi, jak wy działacie? Ile macie kasy z PARP-u, ile macie kasy prywatnej? Jak to wygląda w waszym przypadku Hardgamy? No, to będzie prościej i łatwiej. Z PARP-u nie mamy w ogóle pieniędzy. W związku z powyższym działamy tylko i wyłącznie na funduszach osób prywatnych. Ile inwestujemy? No tyle, ile nam się uda zebrać, ile potrzeba. Natomiast staramy się robić tak najbardziej efektywnie, jak najszybciej ze spółkami, w które inwestujemy. Staramy się pozyskiwać kolejne finansowanie, tudzież wychodzić ze spółkami w świat i je sprzedawać. Także oprócz tego, że inwestujemy, dla nas bardziej istotnym elementem jest to, żeby znaleźć jak najszybciej wyjście z inwestycji, no gdyż przy niewielkim funduszu ta efektywność zdecydowanie się bardziej liczy. Natomiast taką dygresję jedną mam a propos PARP-u, właśnie pamiętam, to już dawno temu było, jedna z auli, gdzie były aulery wręczane i jedną z nagród było, już nie pamiętam, dla Rafała chyba, za determinację w składaniu wniosku. Mówimy o Rafale Agnieszczaku. Tak, za determinację w składaniu wniosku do PARP-u o złożenie 3.1 jako takie. Także tutaj tor przeszkód jest ciekawy, natomiast no może tak bardziej szerzej co do PARP-u, inicjatywy i tak dalej. No można o PARP-ie powiedzieć wiele dobrego, a reszta jest ciekawsza dość często, można by tak dodać do tego wszystkiego. Natomiast w wszystkich swoich wadach i zaletach, no powiem tak, no ktoś ten ekosystem musiał tworzyć, no nie? Czy można było zrobić lepiej i ciekawiej? Pewnie tak, no nie? Natomiast my trzymamy kciuki, że ta kolejna perspektywa, która już się rozpoczęła, będzie zdecydowanie bardziej efektywna, jeśli chodzi o szybkość, prędkość i inwestycje, które się będą. No powiedzmy sobie szczerze, no przy startupach statystyki są proste. No. Z tego 1000 połowa na pewno upadnie, jeżeli już nie upadła, a może i więcej w naszych warunkach. Także im więcej tych inwestycji będzie, tym większą mamy szansę na to, ażeby pojawiały się ciekawe firmy. No Izrael, który to był przebywany jako ciekawy kraj i jako tam, gdzie mamy też kampus Google, jako jeden z pierwszych, no tam na 10 tysięcy startupów sensownych, dość ciekawych, połowa upadła, 4-5% doniosło naprawdę sukces, natomiast no połowa z tego tak mniej więcej się buja i istnieje jako taka. No także tutaj my trzymamy kciuki, żeby takich inicjatyw było po prostu więcej, żeby się więcej działo, żeby to szybciej się odbywało, żeby tych funduszy było zdecydowanie więcej. Nie ukrywam, że też będziemy po tą pomoc tutaj się w pewnym sensie zwracać, no dlatego, że no w momencie, kiedy są niewyrównane szanse i część dysponuje łatwiejszym pieniądzem w pewnym sensie, to trudno, mówiąc innymi słowy, o to, żeby konkurować o ciekawsze inwestycje, gdzie jak na początku było rzeczywiście rozdawanie każdemu po 200 tysięcy, no nie w związku z powyższym, no nie ciężko było tutaj rozmawiać o tym, no nie, ale wszyscy dają po 200 tysięcy, no to ale kochani, no nie ma takich wycen, no nie, nie ma takiej inwestycji, żebyśmy was zainwestowali. Stąd no tutaj w te podmioty, które inwestowaliśmy, całkiem nieźle udało się wyjść, wszyscy się chwalą, ja też się pochwalę. Inwestycja w showroom, sprzedaż do Burdy International całkiem z dość ciekawym przebiciem. Inna inwestycja w Filmaster też udało się wyjść, znaleźć finansowanie poprzez kanadyjską samą telewizję prywatną, system rekomendacyjny. No i jeden z ciekawszych, no powiedzmy sobie, sukcesów, jeśli chodzi o pozyskiwanie finansowania, czyli inteligentna maska NeuroOn Intel Clinic, który na Kickstarterze no, zebrał 1,5 miliona dolarów funduszy na rozwój produktu i rozwoju. Był Kamil u nas, był też się chwalił. Dobrze, to teraz tak. Mamy za sobą już pewien taki track, w sensie, że coś się stało, część kasy została przepalona, część spółek upadła, część rozwija się. Oficjalnie 1000 spółek jest doinwestowanych, jest wiele jeszcze pieniędzy wpakowanych w inkubatory. Jak to wygląda z strony PARP-u? Jak wy oceniacie, czy jak ty oceniasz funkcję związaną z wydatkowaniem pieniędzy przez inkubatory? Ja jak patrzę na to z perspektywy ostatnich kilku lat, mam wrażenie, że poprawia się jakość inwestycji, to znaczy ludzie, którzy mają te pieniądze, coraz bardziej może prorynkowo na to patrzą, mniej pod kątem rozliczenia się z PARP-em i w domyśle z Unią Europejską, natomiast cały czas to jest jeszcze nie to, czego oczekują ludzie, którzy mówią, nie pójdę tutaj, tylko pojadę sobie do Londynu i tam dostanę fajną kasę liczoną w funtach, tak? Nie w złotówkach. Czy jest tak, że na przykład wy organizujecie jakąś formę, nie wiem, coachingu dla inkubatorów, czy tak, że mówicie, słuchajcie chłopaki, fajne macie życiorysy, my wierzymy, że wam się to uda, trzymajcie pieniądze, pod jakimś tam, prawda, tutaj na początku nic, potem trzeba było coś się dołożyć. Jak to wygląda z punktu widzenia decyzji? Znaczy, perspektywa 2009 roku, a perspektywa 2015, no to jest przepaść, tak?
to nie trzeba tak naprawdę być i doktoryzować się, jak nawet na moim przypadku, żeby móc sobie odpowiedzieć na te pytanie. Co jest istotne, to tak naprawdę my obserwujemy, że pewne kroki trzeba było wykonać, tak? Bo nawet jak się dziecko rodzi, to ono nie biega. Tak? Tam trzeba wykonać najpierw raczkowanie, tam targanie się, turlanie się po podłodze, tak? Potem trzeba stać na kolanach, potem trzeba z tych kolan zacząć chodzić, a po chodzeniu zacząć biegać. Więc ja z perspektywy czasu dokładnie to samo obserwuję na rynku w Polsce, tak? Bo można oczywiście się tam chwalić, chociaż jeszcze nawet się nie zacząłem, tak? Bo ta liczba 1000 to jest jedna część, bo pamiętajmy, że mamy szereg innych jeszcze takich działań, nawet te słynne i bardzo dobrze to się wydarzyło, tak naprawdę te ósemki, które dzisiaj było w tym momencie powiedziane, tam jest prawie 3000 startupów. Prawdopodobnie, mogę rzucić hasło, połowa być może uczestników czy w Auli w Warszawie, czy w Auli, to są tak naprawdę beneficjenci tych dotacji. Okej, połowę być może z nich zakopaliśmy, ale my jesteśmy niczym innym, nie różnimy się od naszych rówieśników, które są powiedzmy 13 godzin lotu stąd do San Francisco, ponieważ każdy ma te marzenia. Chodziło tak naprawdę o efekt doświadczenia, jakie zostało zdobyte nie tylko tych zarządzających po stronie takich spółek, ale również osób, które pracowały w tych spółkach, tak? Bo nie każdy nadaje się na prezesa, nie każdy nadaje się na dyrektora, nie każdy nadaje się nawet na sprzątaczkę. Ale są pewne doświadczenia, które są unikalne i zdobywane z czasem. Owszem, uczymy się, tak? I nawet to, co zostało pokazane i dzisiaj nawet też i powiedziane, że przeszliśmy od tego etapu łatwych pieniędzy, masakrycznie, w moim ocenie, tak naprawdę zmienia się rynek i też i podnosimy poprzeczkę, starając się zanimować odpowiednio fundusze. Jak ja je oceniam? Mogę powiedzieć tak jak jest tradycyjnie w portfelu startupowym. Mamy jedną, dwie, powiedzmy, gwiazdy, ileś tam sobie, powiedzmy, ze trzy jeszcze sobie radzą i lekko... Aspirujące podmioty. Tak, powiedzmy, że one lekko trzymają tą buzię nad powierzchnią wody i mamy, powiedzmy, ileś tych funduszy seedowych, które się nazywają seedowe, które, powiedzmy, szorują po dnie, tak? Ale nigdy nie wiemy, czy któraś z tych inwestycji, które zostały dokonane przez nie, nagle tak naprawdę nie zrobi wielkiego wow. Tak, bo do tej pory cały czas wszyscy modlimy się i zaklinamy tą rzeczywistość, żebyśmy coraz więcej mieli przykładów i mogli się chwalić takimi startupami, które będą rozpoznawane na świecie. I to dobrze, że to, co się wydarza, czy z jednej strony to nie przypadek na przykład, że Google czy inne uznane międzynarodowe korporacje otwierają miejsce w Polsce, tak, biorąc pod uwagę inżynierów w Polsce, centra badawczo-rozwojowe korporacji czy Intela, którzy, to jest kilka tysięcy inżynierów, ponad 3000 inżynierów, którzy pracują na rzecz tych korporacji, wykonują te produkty, to znikąd się nie wzięło. Więc z jednej strony starając się wzmocnić pieniądzem publicznym i starać się tak naprawdę wzbudzić w nas, jako w narodzie też i Polakach, tą przedsiębiorczość, te słynne hasła, które są pokazywane, tak, przedsiębiorczość i odmieniana, a w międzyczasie jeszcze kiedyś ta innowacyjność i każdy, powiedzmy, może sobie otworzyć co konkurs, co ogłasza instytucja, co to znaczy innowacyjność, bo też mieliśmy troszeczkę na to dzisiaj takie spojrzenie, w tym momencie pokazuje, że rozumienie nasze się zmienia i bardzo istotne jest też, jak podejdziemy w kierunku nowej perspektywy 2014-2020 i te programy, które są. Ja mogę powiedzieć, że ja z jednej strony pracując po tej stronie, która jest, zazdroszczę Państwu tej możliwości, której ja nie miałem jeszcze kończąc studia i pracując już w czasie studiów, z uwagi, że nie miałem szansy i nasze, powiedzmy, czy fundusze VC zachowały się bardzo oportunistycznie. Tam praktycznie nie wydarzały się inwestycje i można psioczyć na instytucje, na sposób, jednak nie wydarzyłoby się to, co teraz jest. I mega istotne jest podejście nasze w zakresie przynajmniej tych kilku instrumentów. To jest ten po lewej stronie górny róg, ta przyszłość pokazująca z moich jakby tych rąk i zespołu, to co programujemy, nas są przynajmniej cztery instrumenty dedykowane dla startupów. Instrument starter, instrument biznes, fundusz pożyczkowy i platformy startowe. Jak się to doda, to wychodzimy na kilka miliardów złotych dla państwa. I teraz jest tak naprawdę mega istotne, w jaki sposób i tam po części wybierzemy pośredników czy operatorów, którzy będą na tyle sprawni, że będą w stanie
właściwie zainwestować te środki. I to nie chodzi o to, żeby spełnić moje oczekiwania, czy kogoś oczekiwania, tylko tak naprawdę, żeby porządnie zrobić robotę na rynku. I na tym nam będzie zależało i będziemy naprawdę temu bardzo dobrze się przyglądać. I z pewnością tu nie, też nie będę mówił, czy my wymagamy tyle papieru, czy to wystarczy jedna kartka i przyjść z konceptem i przekonać nas do inwestycji. Nigdy ja jako zarządzający akurat tymi programami dla startupów tego nie zdefiniowałem. Nie powiedziałem, że ja poproszę segregator, równie dobrze można było przyjść i sprzedać swój pomysł. Ale to jest tak naprawdę też inwencja twórcza funduszy i zarządzających. Okej, czy są pytania do tej części? I ja mogę jeszcze odniosę się. Sorry, zadałem pytanie o zarządzających. Muszę, bo zaraz uciekam, bo to ja muszę uciekać do żony. Trzecie dziecko, wiecie, zobowiązania. Ale powiem wam tak, postawię takie stwierdzenie, myślę, że kontrowersyjne, ale szczere. Widzę tutaj Tomka Mazurka. Ja uważam, że nasi zarządzający w Polsce nie mają wiedzy ani kontaktów. My nie mamy wiedzy ani kontaktów. Nikt się nie oburzył na sali. My nie mamy wiedzy i kontaktów. Oczywiście są jakby wyjątki, tuzy, tak, jakby Piotr Wilam, wiadomo, tak, jakby klasa sama w sobie. Ostatnio w Gdańsku na koalicji na rzecz polskich innowacji gdzieś tam postanowiłem się zaangażować w grupę Venture i postawiłem taki projekt. Jest coś takiego jak Kaufman Fellows, jest to szkolenie dla najlepszych zarządzających funduszami na świecie. Trwa 2 lata, raz na kwartał się leci na 2 tygodnie, kosztuje 75 tysięcy dolarów, plus do tego przeloty, wyżywienia, etc. Uwaga, kończy to pierwszy Polak, Polka, Ewa Grzechnik z 3M Venture, z 400 osób, które przeszły od lat ten program. I teraz ja ostatnio z Ewą dużo pracuję. I wiecie, my na przykład mieliśmy projekt do analizy, Ewa wyjmuje telefon, dzwoni do gościa ze Stanów, ze Szwecji, z Londynu, etc. Pyta, widziałeś, podeślij, podsyłają konkurencję, etc. Mieliśmy taki projekt do diagnostyki, pokazała od razu wady tego projektu, jak w Stanach diagnoza krwi, jakie są problemy, że to był unicorn, a nagle okazało się, że są dużo problemów, że było dużo schowanych rzeczy. Ostatnio mówisz o tym projekcie ostatnio, tak, dziewczyny. Tak. Mhm. I to zrobiła dziewczyna w 15 minut. Ja bym pewnie stracił na to tydzień albo dwa, albo źle zainwestował. I ja gorąco zachęcam, zresztą rozmawiałem z Elizą, co może zrobić Startup Poland w obszarze jakby VC, to oczywiście ulgi podatkowe, elastycznie systemu, ale wystymulowanie edukacji zarządzających. Ale jak to zrobić, Marcin? Widzisz, no. Programem systemowym, tak? Okay. Zobaczcie, jest tak, że instytucje niezależnie, czy to NCBR, czy PARP, etc., rzucają duże pieniądze pod zarządzanie pewnych osób, tak? I teraz mówią o tym, współpracujcie z funduszami zagranicznymi. Najlepiej zróbcie z nimi razem jakby kofundusz i razem zainwestujcie. Jak ten Polak, który nie ma kontaktów i relacji międzynarodowych, ma czuć się w relacji podejmowania decyzji inwestycyjnych z gościem, dla którego, umówmy się, 70 milionów dolarów to jest inwestycja w jeden startup? A nie stworzenie funduszu. Jeśli jeszcze w ogóle mówi po angielsku. No, ale jakby wiecie, i ja uważam, że to zajmie 5 lat. Zajmie 5 lat wyedukowanie grupy. Jak można to przyspieszyć? Nie, to zajmie 5 lat. Maczowanie tych ludzi wzajemnie, wysyłanie ich karnie tam, żeby jeździli? Nie, moim zdaniem jakby program systemowy i zmuszenie, oprócz tego, że się daje pieniądze i się daje koszty zarządzania tym funduszem, to również jakby wskazanie, że powinien jeden członek zespołu rocznie startować w tego typu programie. Być może nie tym, tak? Okej, czy jakaś forma certyfikatów, tak? Ja uważam, że jakby trzeba w tym kierunku koniecznie podążyć, bo to jest jakby raz, że wiedza, dwa, że Michała, network. To jest okej, w sensie to jest do wymuszenia? Znaczy certyfikacji... Ani jestem zwolennikiem takich rzeczy jak, nie wiem, opinia o innowacyjności, certyfikaty. Nie, to w ogóle to zapomnijmy. Znaczy, moim zdaniem to jest podejście tak naprawdę to jest zdroworozsądkowe i być może pójście na zachód, ale to znowu powrócę do jednej rzeczy. Nie można wymagać nawet od naszych zarządzających, którzy dorobili się pierwszych rozsądnych pieniędzy na pracując korporację, a potem marząc im się, że założą fundusz, nagle tego, że oni będą mieli zajebiste relacje, że będą układali, bo patrząc na, idąc, 13 godzin, 13 San Francisco, co my mamy? Powiedzmy, nie wiem, 50 lat rozwoju tego systemu. Izrael, to co dzisiaj padło, oni powiedzmy rozwijali to lata, niech to nawet pójdzie jedno pokolenie. PARP, jak zaczęło, to my mówimy o ostatnich 7 latach, 6, to no nie oczekujmy, że my tak naprawdę zbudujemy, czy stawiamy tak, dobrze, że stawiamy w tym momencie wymogi, ale do końca też i nie piętnujmy i nie uważajmy, że jesteśmy, nagle staniemy się lepsi od zarządzających, powiedzmy takiej dolinie krzemowej, czy
od innych braci, to powiedzmy starszych wierzę. No nie, ale to nie odwierzę, chyba Marcinowi chodzi o to, żeby wyrównać ten poziom, żeby się raczej zbliżać. Jakby zacząć się edukować i jakby nie. Wiecie, jest taki program Top 500, tak? Którzy uczą jakby komercjalizować i ma wypychać spółki do komercjalizacji. Zbudujmy program Top 50, żeby zarządzający potrafili komercjalizować. Macie, Pawle, tu jest jeszcze mikrofon dodatkowy, ten stacjonarny. Tak, ale tutaj, żebyśmy się nie przepychali, dwóch dni mówili, dobrze, jak dobrze. Policzy, że wszyscy razem, no nie tak, że będziemy mówić osobno. No ja się nie do końca zgodzę, no bo powiedzmy sobie tak, no każdy potrafi wsiąść w samolot, każdy potrafi polecieć do Stanów, czy do Londynu, czy nawet najbliżej do Berlina i zobaczyć, że no trochę tych zarządzających jest, no nie, i to nie są zarządzający, są inwestorzy, no trzeba znaleźć, szukać inwestorów, powiedzmy sobie tutaj szczerze, no że ilość pomysłów, no niektóre zgenerowanych nie nadaje się jeszcze na sprzedaż na świecie, one są fajne w skali lokalnej, no ale w skali globalnej, no też w jakimś stopniu przegrywamy. Z drugiej strony, no nie, patrząc, będąc na konkursach startupowych, czy tam launch w Stanach i w Krzemowej Dolinie, to mogę powiedzieć z drugiej strony, że bez kompleksów. Nasze pomysły, pomysły powstające przez startupy wcale nie odbiegają jakością od pomysłów, które tam są. Kwestia jest tak naprawdę egzekucji, skali działania i szybkiego dotarcia do rynku. No powiedzmy sobie szczerze, my nie działamy na rynku, który no, przyjmuje tutaj te rozwiązania. To jest za płytki rynek. Jeżeli ktoś ma coś ciekawego, no to niestety trzeba od razu pakować manatki, pojechać Londyn, San Francisco, ewentualnie mówię najbliżej Berlin i taka jest prawda. No także tutaj tych startupów powinno być więcej. Powinno być więcej programów wspierających no właśnie tą edukację przez naukę. No słuchajcie, no certyfikaty 5 lat, co 5 lat się program skończy. No nie? Skończą się pieniądze, skończy się cała zabawa. No to nie tędy droga. Okej, czyli dobrze. Już mniej więcej wyczuwam poziom argumentacji Marcina i Pawła. Okej. Są pytania do tej części? Ktoś ma chęć zadać pytanie komukolwiek z prelegentów, któremukolwiek? A dwie osoby, dobra. To ja będę z mikrofonem. Panowie, musicie sobie poradzić. Proszę bardzo. Tak, takie pytanie. No, mówiliśmy, że jechać do Stanów. No to po co wy? Tak, skoro my możemy jechać sami. Kasa to nie wszystko. Więc... Tak, to prawda właśnie, że no, można pojechać na wycieczkę do Stanów i nikogo nie spotkać. No, nie? Natomiast naszą rolą między innymi jest to, że my trochę ludzi już tam znamy, no, nie? I wiemy, do których drzwi zapukać, na której imprezie się pojawić i ewentualnie z którym zagranicznym funduszem porozmawiać. No, są bliższe tutaj no, niekoniecznie Stany, tylko mówię, no, jak jest pomysł, słuchajcie, no, kapitał was znajdzie. Jeżeli jest pomysł ciekawy, to on tu przyjdzie. No, nie? No, jeżeli to jest powiedzmy sobie kolejna wersja, którą oni już widzieli, to oni tutaj nie zainwestują. No, nie? No tak, ja to też potwierdzę, że wszystkie te spółki, które u nas odnoszą sukces, no po prostu jeżdżą po świecie non-stop, gdzieś po prostu budują kanały sprzedaży, czy tam mentorów szukają gdzieś i dzięki temu po prostu rosną. My sami wysyłamy, no w tym roku wysłaliśmy chyba 50 startupów do czterech takich destynacji. Do San Francisco, do Szanghaju, do Tel Awiwu i do Londynu i tam właśnie organizujemy meetingi, spotkania, współpracujemy z akceleratorami, które są tam na miejscu, które właśnie ułatwiają znowu kontakty, relacje i tak naprawdę no, albo zrobienie dealu tam na miejscu, albo no, szukanie inwestora. Ja mam bardzo konkretne pytanie do pana z PARP-u, ponieważ brałam już 100 lat temu udział w pierwszym rozdaniu działania 8.1 i coś, co wtedy bardzo hamowało rozwój firmy, to było to, że PARP nie zgadzał się na zmiany struktury własnościowej w przedsięwzięciu. Czyli właściwie jak się już wzięło te pieniądze, to firma była zamrożona, nie można było sprzedać udziałów, połączyć się, no niewiele było można zrobić. Czy jakoś się zmieniła państwa filozofia co do tego? Ja mogę odpowiadać za te działanie, które ja programuję. Mogę powiedzieć, że w umowach, które podpisujemy w ramach, czy chodzi tutaj funduszy, dopuszczamy taką sytuację, że zmieniają się udziałowcy. Więc myślę, że jeżeli mówimy o takich dużych pieniądzach, które akurat ja odpowiadam, zarządzam i jest to możliwe, więc myślę, że tym bardziej powinno to być możliwe z małych. A ponieważ wprost ja nie podpisuję tych umów, więc nie mogę odpowiedzieć pani, że tak jest, natomiast jest to stosowane w tych działaniach, za które mam tą przyjemność je prowadzić. Ja chciałbym bardziej zapytać, skoro w innych dziedzinach poza startupami więcej i więcej kapitału napływa do Polski, to co jest przeszkodą do tego, żeby więcej pieniędzy, bo tak rozumiem największy problem dzisiejszy, kontakty i pieniądze, wpływały do Polski na rozwój startupów? No, raczej nie pomysły, no bo pomysły są dosyć wysokiej jakości w porównaniu przynajmniej do San Francisco, więc...
No tak pan mówił, przepraszam. Zdarzają się takie, ale naprawdę są ciekawsze. No okej, okay, jakby bez kompleksu pan mówił, tak? No, no to skoro bez kompleksu, to jak przyciągnąć więcej tego? Tak? Regulacje prawne. Jednym z powodów są regulacje, no, ale to poważnie, no jakby nie oszukujmy się, tak, żeby jakby kapitał chciał pracować, to musi mieć realną jakby szansę zarabiać. Zarabia tam, gdzie ma efektywniejszy system podatkowy, ale oczywiście to nie jedyny powód. Ja panu odpowiem inaczej, jeśli można, no nie? To, że fundusze zagraniczne patrzą na nasz rynek, to już jest prawda. Oni tu obserwują, patrzą, ile jest ciekawych inwestycji. Tu już się pojawiają skauci funduszów inwestycyjnych, które mówią, patrzą, czy już jest właściwy rynek po to, żebyśmy tutaj przysłali człowieka, który będzie stał cały czas. No nie? No Google w zupełnie innej formule nie jest przypadkiem, że znalazł się w Polsce. No zauważył, że to jest rynek, który należy obserwować i w którym trzeba tu być. No nie? Także ten kapitał przyjdzie, no nie tylko my musimy mieć nie 1000, nie 2000, tylko my musimy mieć wiele więcej startupów z tym założeniem, że część niestety padnie, no niektóre no, będą ten cały ekosystem tworzyły i kapitał przyjedzie. No, z drugiej strony muszą być to produkty, no, które będą na skalę światową i będą się sprzedawały nie tylko lokalnie i to nie za 2 miliony złotych, tylko będą te wzrosty kilkuset procentowe w krótkim czasie, no bo to lubi kapitał, no, duży kapitał. To spójrzcie na też, znaczy to rzeczywiście to jest, to są te zachęty, tak? I ostatnia może regulacja, ciekawostka, która została wprowadzona na próbę od 2016 roku i 2017 rok, to jest to, że fundusze venture capital, które będą inwestowały w spółki, będą zwolnione z podatku. To już może tak naprawdę no, spowodować w pewnym momencie pewien no, skok w zakresie inwestycji. Co do przygotowania w tym momencie takich startupów, to widziałem kilka takich konkursów, gdzie polskie startupy występowały i ja aż nie jestem aż takim optymistą, to przygotowanie startupów w porównaniu nawet z krajami, z którymi sąsiadujemy. W mojej ocenie one były lepiej przygotowane do prezentowania się przed inwestorami na tamtym rynku. Jeżeli chodzi o środki, o przygotowaniu. Tak, znaczy kilka szczegółów. Chodzi o samą formułę prezentacji, chodzi o samą formułę językową, chodzi o same typowe pytanie, typowe pytania, które w mojej ocenie startupy powinny wiedzieć, kiedy zaczynają w ogóle wychodzą na scenę. Podstawowe, na czym chcesz zarabiać i dlaczego chcesz to robić. Mamy z tym, tak jak patrzyłem, bardzo duży problem, żeby odpowiedzieć na podstawowe pytania przed takim środowiskiem. Jeżeli chodzi o środki finansowe i to, co się wydarza, najbliższe tam 4-5 lat będzie spokojnie zostało zabezpieczone pod kątem pieniądza publicznego na inwestycje. Jeżeli wam się nie uda tego wprost z inwestorem, będzie masa instrumentów, które pozwoli państwu rozwinąć swoją działalność. I niekoniecznie oglądając się czy na fundusz wsparty ze środków PARP-u, będą też inne instrumenty, które bezpośrednio będziecie mogli się ubierać, chociażby fundusze pożyczkowe. Właśnie, trochę wybiegnijmy do przodu. Wszyscy słyszymy o nowej perspektywie. Ona się kończy w 2020 roku. Czy to znaczy, że po 2020 roku nie będzie już inwestycji typu właśnie innowacje, startupy, czy to raczej będzie zmienienie znowu formuły i ona będzie znowu gdzieś bardziej na przykład celowała już, nie wiem, teraz obecnie mówi się o tym, że ma być trochę inaczej wyglądający już projekt, tak? Jak to będzie wyglądało po 20? Jakbym wiedział, to już bym obstawiał wyniki meczów, czy Lecha Poznań, czy Legii Warszawa, co tam będzie. Ale tak realnie na to patrząc, będzie duży nacisk pójdzie z kierunku instrumentów finansowych. I tak jak teraz udało się, to po prostu utrzymać jak jakiś w momencie wskaźnik na poziomie dotacji versus instrumenty finansowe, tak w przyszłości z racji tego, że i regiony się w Polsce bogacą, bo nie możemy na to inaczej spojrzeć i patrząc na mazowieckie, na dolnośląskie, małopolskie, jak wygląda Poznań, Wrocław i nawet w momencie Gdańsk. Dużo od 2020 roku zostanie przesuniętego wsparcia, zostanie one ograniczone, zdjęte zostanie z formuły dotacji i trzeba będzie sobie radzić albo w formule długu, albo
tak naprawdę iść w kierunku instrumentów opartych na podziale ryzyka. Okej, okay. Dobrze, to co możemy zrobić lepiej i już teraz mówię pod kątem wszystkich graczy na rynku, tak? Ekosystemu rozumianego jako startupy, tak? Takie instytucje wsparcia jak chociażby Aula, AIP-y, które dokładają cały czas i edukują studentów, pozwalają im stawiać pierwsze kroki. Już zwykłe, normalne, działające VC bez wsparcia żadnych funduszy państwowych. Co można zrobić lepszego? Bo wiemy, jak do tej pory to wyglądało. Pewnie każdy z nas i część osób na sali mógł podać kilka przykładów, co poszło zupełnie źle i jak to wyglądało z perspektywy tych, którzy tą kasę otrzymywali. Natomiast mając tą wiedzę, trochę tak postarajmy się podać przykład tego, co można było poprawić, bez wskazywania może takich ewidentnych problemów na chwilę obecną, bo chyba one są oczywiste. To znowu powiem taką chyba oczywistość, ale właśnie jednak mimo wszystko edukacja, tak, czyli edukacja i linkowanie ludzi, czyli tworzenie jakich, to co robi właśnie Google Campus, tego typu inicjatywy, wyjazdy. Uważam, że każda firma, którą wysłaliśmy gdzieś za granicę, przywiozła naprawdę bardzo dużo wiedzy, czy w ogóle nastawienia do tego, jak można robić biznes. Niestety takie właśnie ograniczanie się tylko do swojego podwórka, nie wychodzenie i nie linkowanie się, nie rozmawianie, nie poszukiwanie tej wiedzy i możliwości killuje de facto biznesy. Trzeba się, więc to, co my możemy robić, to po prostu jak najbardziej się linkować i na szczeblu firm zarządzających, inwestorów, organizacji, wszędzie, gdzie się da. Okej, okay, network. Michał, co byś powiedział? Jak to wygląda z twojej perspektywy? Co możecie zrobić lepiej? Tak patrzysz z tych kilku projektów, które ty realizowaliście. Tak jak patrzymy, czy to jest ewidentnie tak naprawdę iście i pójście w kierunku partnerstwa. Bo samemu to się dobrze robiło w 2009 roku, tam 10, ale teraz bez to, co zostało zauważone słusznie przez Helgamę, no to jest bez wyjścia i od razu tak naprawdę parcia na poza Polskę, to nie ma sensu, tak? I to nawet, że możemy się szczycić, a nas jest powiedzmy, nie wiem, 20 razy więcej niż Estończyków i to już wystarczy, że tutaj jest spokojnie, nie, no od początku tak naprawdę każda z tych inwestycji powinna być ukierunkowana, że ja już zasuwam czy na Chiny, czy lecę w kierunku Stanów Zjednoczonych, Londyn, idźmy i każda tak naprawdę inwestycja takiego funduszu powinna opierać się już na skali, nie patrząc nawet na rynek krajowy, tylko wyjść. Więc oczekujemy tak naprawdę silnego, tak naprawdę takiego porozumienia i partnerstwa i możliwości i zarządzających, i podmiotów, z którymi współpracują i ich de facto ekspozycji na zachód. Okej, okay. Pawle, jakbyś patrzył z punktu widzenia twojego podmiotu, klasycznego VC bez kasy? Przede wszystkim wydaje mi się tak, no nie, no my potrzebujemy rynek, no, znaczy edukacja, tu się absolutnie zgadzam, no nie, czego mi brakuje tutaj, no mamy kilka elementów, świetnie, pieniędzy poszło na naukę, w laboratoria i tak dalej, mówiąc innymi słowy miliardy. W mury i cegły. Z jednej strony w mury i w cegły, z drugiej strony w wyposażenie i sprzęt, no nie, w związku z powyższym jest światowej klasy i niczego nie brakuje, żeby na tym sprzęcie robić ciekawe pomysły. Natomiast brakuje styku z przemysłem, no nie mówiąc krótko, z rynkiem. Komercjalizacja. Dla kogo te wszystkie startupy powstają? Oczywiście, no ileś ciekawych, mniejszych, internetowych inicjatyw jest fajnych, no nie, bo to pozwala zafunkcjonować, działać. No znam wiele firm, które w krótkim czasie generują kilkumilionowe przychody na rentowności netto 30-40% i to pozwala żyć. Czy to są pomysły, które zawojują świat? Nie, nie do końca. No powiedzmy sobie, że one są dość często powtarzalne, natomiast bardziej chodzi o to, ażeby, mówiąc krótko, powstawała, no tutaj jakość wsparta między innymi ochroną patentową, czy powiedzmy sobie prawami autorskimi. No nie, stąd mówiąc innymi słowy, jeżeli nawet patent leżący na półce jest nic nie wart, no powiedzmy sobie szczerze, no nie, patent wykorzystywany w produkcji, no przedstawia określoną wartość, no nie. Stąd no, tutaj tych instrumentów, których powiedzmy sobie powinno być, no bardziej tutaj przyciąganie firm, nie tylko tych małego, średniego biznesu, ale troszeczkę tych większych, no, które będą również koinwestorem, a nie tylko fundusze inwestycyjne. No powiedzmy sobie szczerze, no nie, od kiedy księgowi projektują samochody, to samochody są coraz gorsze. No nie, dość często funduszami zarządzają tylko i wyłącznie finansiści. No nie, w związku z powyższym patrzą, pokażcie mi biznesplan, jaki jest zwrot inwestycji, kiedy ja swoje pieniądze odzyskam i pomnożę. No nie, no tu musi być dodatkowo jeszcze no, wkładana ta merytoryka, jak to nazywam, smart money, czyli
oprócz pieniędzy wchodzi jeszcze również wiedza, kontakty, no i też pokazanie, że my potrzebujemy tego produktu, tego rozwiązania i my z tym rynkiem możemy pójść w świat i go zawojować. No, jako dygresję może taką ciekawą, no powiedzmy, to nie jest tylko bolączka Polski, tak żeby było ciekawiej, no bo to jest, Ameryka jest innym rynkiem. Będąc w czerwcu bodajże w Berlinie na konferencji, taką fajną konferencję, bo konferencję zorganizowała pani kanclerz Merkel, no nie, która zaprosiła dwa światy. No nie, zaprosiła świat przemysłu niemieckiego, który jest całkiem niezłym, ciekawym i znanym, rozpoznawanym na świecie, i świat internetowy. No nie. Te dwa światy się spotkały na jednej konferencji, przy czym no, wystąpił nie, że przychodził jakiś nowy, tylko przed wiceprezes na przykład Lufthansa i powiedział tak, my na innowacje i pomysły wydaliśmy 1 miliard euro, nic nie wymyśliliśmy. No nie. Natomiast wy tu jesteście, ja jestem w krawacie, wy bez krawatów, no nie? W związku z powyższym, jeżeli macie pomysły, które moglibyśmy zastosować, bo wiemy, że ciekawe pomysły, innowacje powstają w małych, ciekawych zespołach, ale tylko wtedy one będą miały rację bytu, no jeżeli te większe podmioty je przyjmą i po prostu wprowadzą do sprzedaży. Sprzedaż, wiele startupów w ogóle zapomina o tym, że żeby coś miało wartość, to musi się sprzedawać, no nie? Ja wymyślę produkt, a gdzie sprzedaż, no nie? I to trzeba też również edukować w tych kategoriach, że po co to robimy, dla kogo i kiedy będą z tego pieniądze. Dobrze, wyleczyliśmy się chyba taką, mam nadzieję, popatrzę na was, ale zadam to pytanie. Wyleczyliśmy się z tego, że stworzymy Dolinę Krzemową w Polsce, bo to było takie hasło chyba z 2009 roku, że trochę jak druga Japonia, trzecia Irlandia i potem Zielona Wyspa. Natomiast, a czy wyleczyliśmy się z tego i wierzymy, albo może inaczej, może czy wy wierzycie w to, że powstanie u nas duży podmiot, który będzie w końcu jakimś takim, taką latarnią, jeżeli chodzi o polską scenę startupową, bo to chyba wszyscy na to liczą, tak? PARP na pewno, bo to pokazuje, że to ma sens, co robi. Inwestorzy będą mogli pokazywać, wiecie, jestem z takiego kraju. Powiem przykład śmieszny, byliśmy w Silicon Valley na spotkaniu, no i to oczywiście pada pytanie, skąd jesteś? Polska, chłopak mruży oczy, szuka w głowie, no Polska, tak, tak, wiem, gdzie to jest, a co tam u was jest, w podtekście jest, jakiego typu startup jest dla ciebie takim właśnie beaconem, który pozwala ci powiedzieć, wiesz, no jestem z Skype'a, wiesz, rodziny Skype'a, no to wszyscy wiedzą tam rejony właśnie Prybaltiki, tak, w Rosji, no to wiadomo, w kontakty i tak dalej. No i ja stałem, patrzę na niego, mówiłem, Allegro? Nigdy nie słyszałem, tak? No u nas oczywiście duże wyjście, no bo to było ponad tam 1,5 miliarda złotych była awelacja. Także to chyba też pozwoliłoby nam wszystkim złapać wiatr skrzydła. Czy wierzysz to, Mariusz, że uda nam się jakoś w jakimś skończonym okresie czasu, powiedzmy do 2020, dojechać jakimś projektem, który nagle wystrzeli i będzie dofinansowany w kolejnych już iteracjach gdzieś z większymi pieniędzmi, takim będzie rozpoznawalnym produktem? Staram się wierzyć i staram się tak robić, żeby te firmy, w które inwestujemy, którym pomagamy, żeby takie były. A czy tak będzie, to zobaczymy. Wydaje mi się, że jednak to nie będzie taki czysty ICT, jeżeli ma być, tylko właśnie takie... Czyli raczej rękawiczki, tomy, tak, zielona herbata. Ale no, może to są też takie przykłady... Nie mówimy na przykład o zielonej herbacie, tylko mówimy o linii produktów, które są związane ze zdrowiem. Nie mówimy na przykład tego typu rzeczy. Nie? A może wiesz co, bo teraz mi przyszło do głowy, a może powinniśmy przestać tak się strasznie podniecać tym internetem, bo tam pieniądze są, ale chyba one jednak nie są dla nas na chwilę obecną, tak? Bo jesteśmy poza chociażby silosami. Jak jesteś w Dolinie Krzemowej, to masz prostsze wejście do Facebooka, bo znasz trzech koleś, którzy na twoim kampusie byli tam twoimi kumplami z pokoju, a potem okazuje się, że jeden jest CFO, a drugi jest CTO Facebooka. Może właśnie przeszłością Polski i takich wejść inwestycyjnych powinny być te rzeczy, które na chwilę obecną wychodzą. Meble, tak, ratanowe, świetny produkt, forofile okienne i może pójść z tym do przodu, trochę to tam zdysruptować od wewnątrz, parę apek do tego dodać i może to może być nasz taki, wiesz, rozpoznawalny system. No ja na to liczę, w te branże też idziemy, to już od kilku lat nawet, niektóre fundusze nawet w Polsce mówią, że powinniśmy inwestować w rolnictwo, w tego typu rzeczy, więc oczywiście z nowym podejściem do biznesu, z podejściem startupowym, z tym, że właśnie robimy biznes na całym świecie i nie ma praktycznie ograniczeń. Czyli going global od samego początku. Tak, tak. To jest chyba clue w ogóle. Mamy te takie dobre firmy, które gdzieś były w Polsce w latach powiedzmy 90., ale one nawet jak mają prawie miliardową wycenę, czy miliardową, to one dalej są w Polsce.
I to jest, albo tutaj gdzieś próbują w regionie. Ale tak, żeby po prostu wychodzić na cały świat, to już naprawdę jest mało takich firm. Michał, jak ty widzisz tę sytuację? Uda się? Uda się komuś? Okej, jako urodzony optymista bym powiedział, że ja trzymam kciuki tak gorąco, kiedy osiągniemy tego unicorna, tak, taką wyceną powiedzmy miliarda euro. Niech to się stanie, im szybciej, tym lepiej. Natomiast teraz nam pozostaje po prostu trzymać kciuki dla być może za narodowych czempionów, za których mogą uchodzić, przykładowo KGHM. Tak, i patrzeć i po prostu mierzyć tą rozpoznawalność Polski przez te inwestycje, które oni robią. Tak, CD Projekt za płotem tutaj. Niech będzie ten CD Projekt chyba właściwie najbardziej rozpoznawalny i róbmy to, co potrafimy najlepiej, tak, ten przemysł gier. To właściwie można powiedzieć, że to nie jest jakieś tam powtarzanie, ale my jesteśmy potęgą, tak, i ostatnio to co było pokazane, tak, nagrody, coś ala takie Oscary dla branży gier, zgarnął Wiedźmin. Dlaczego? Udało się, tak, jesteśmy naprawdę dobrze akurat też i nie tylko w tych tradycyjnych rozwiązaniach, ale też i internetowych. Pawle, uda się? Znaczy ja powiem tak, no nie, statystycznie rzecz biorąc Polaków więcej niż wszystkich Skandynawów i Prybałtyki razem wziętych, no nie. Nie jesteśmy pewnie średnio głupsi niż oni, no nie, w związku z powyższym statystycznie również ileś podmiotów powinno się tutaj wyłonić i zadziałać. No nie, no pytanie jest, mówiąc krótko, w jakiej dziedzinie, kiedy i im bardziej będziemy patrzeć na świat, nie na własne podwórko, no bo Polska jest niestety to nieszczęście, tak jak było powiedziane. Estonia nie może robić produktu na swój rynek, no bo to jest duża Warszawa, no nie, tak naprawdę, no nie, nic więcej, no nie. Oni muszą... milionów chyba osób tam żyje. No to Warszawa, no to mniej nawet, no nie, powiem, mniej niż Warszawa. Natomiast po prostu, no, ileś podmiotów polskich może świetnie funkcjonować na rynku polskim i sprzedawać i całkiem się żyje, nie wychodząc, nie wysuwając tutaj w ogóle nosa, stąd tutaj mówić o jakichś większych wycenach. Natomiast no mówię, no statystyka, statystycznie powinny się pojawić. Natomiast no, żeby one się pojawiły, no to mówię, żeby to tak szybciej, no mówię, to krótko, ten tutaj licznik, ten trzeba częstotliwość zegara, panie dyrektorze, zwiększyć, no i żeby te inwestycje szły szybciej, no nie, i ewentualnie szybciej je weryfikować. Jasne. Sala się opróżnia, także zaczynamy uciekać powoli też, no nie, bo... Tak. Czy ktoś ma jakieś pytania do panelistów? Nie widzę, nie słyszę. Dobrze. W takim razie bardzo dziękuję panom. Mariusz Turski, Michał Bańka, Paweł Ciesielski. Dziękuję, panowie.